Hej, oczywiście, dziękuję Was. Kolejny odcinek z The Last of Us Remaster na PlayStation 4. Chciałem powiedzieć, że Last of Us 4, nie wiem czemu. Ale kontynuujemy miejsce, w Dobra, którym zanim pójdziemy skończyliśmy. dalej, chciałbym wam coś pokazać. Pochwal No to się. pokaż. Nowa zabaweczka w nowym pudełku. Co? Uuu. Oto gwoździobomba. Trzeba z nimi ostrożnie. Eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Nice. To będzie wrogi połowy, że się zbliżamy. Pozwala zgadzać się broń, czy rozegamy ciśnienie L2, aby rzucić mnie na połuku. To można by umieścić się w ubranym punkcie. Okej. Mamy strzelby i bomby. Co mamy z nimi zrobić? Co kilka tygodni przez miasto przejeżdża wojskowa ciężarówka. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się, ile rzeczy przegapiają. Tak czy owak, parę miesięcy temu zaatakowała ich chmara zarażonych. Obsiedli im tę ciężarówkę. Wbiła się w budynek szkoły. Wciąż tam jest i ma sprawny akumulator. Zgarniemy akumulator i wsadzimy go do innego auta. Bingo! Chciałem go wyjąć, ale se odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Ale jebać to, Joel potrzebuje fury. A jak nie zadziała? Nie sądzę. Te ciężarówki są jak czołgi. Wciąż tam stoi. To się nawet może udać. Trzeba spróbować. Okej, pozbierajmy rzeczy, poulepszajmy trochę. Spuszczą sobie ostrza i wszystko, bo będziemy potrzebować wszystkiego teraz. Zbudujmy sobie kolejne ostrze. Zbierajmy kolejne rzeczy na kolejne ostrze. Zbudujmy sobie mołotowa. Możemy bombę jedną zrobić. Bo się nam bardzo, bardzo przyda. Okej, to są mołotowy. Shotgun. Dobra, będzie najlepszy. Teraz jeszcze tutaj mamy. Tam jest jeszcze stacja, gdzie możemy ulepszyć sobie bronię. Do niej teraz pójdziemy. Tylko dopiero nagrałem dwa odcinki z GTA. Ile to teraz nagrywam? Ile mam część? 133. Poziom pierwszy na 5. Ale wolba. Możemy sobie ulepszyć shotguna. Szybkość przeładowania możemy sobie w nim ulepszyć. Odrzut się też by przydał. Rewolwerze możemy też. Szybkostrzelność też. W normalnym pistoletku. Szybkość forowania też ulepszymy. Długa broń, która ma drugą. O kurde. To by się bardziej teraz przydało. No dobra, trudno. No i proszę bardzo. Trochę straciliśmy, no ale... Cholercia. Mogliśmy zrobić tą drugą kaburę. A nie wszczałem, o co dokładnie chodzi z tą kaburą. Przysięgam. Ach. Wiesz mi, nie mam ochoty słuchać twojego pierdolenia, naprawdę. Joel, pilnujesz jej, tak? Będę jej bronił jak lew. Jak lew. O, tam leży kijuch. Ile ma nasz? A my nie mamy żadnego. Ale się przyda. Wszystko jest, wszystko jest. Idźmy. Dobra, tam zamknięte. Ładnie tu. Jeśli chcesz coś wyznać, to jesteśmy w idealnym miejscu. On tutaj widać się urządził dobrze. Ja i tak bym się bał siedzieć w takim tam. To nie jest konfesjonal, to mój pokój. Dobra, niczego nie dotykam, tylko... No co, jego pokój.
No, są. Mam 25, 30, kolejny. Ja bym bardziej życie sobie ulepszył. Ach, mogliśmy, może tam tego nie ulepszyć. Dobra, poczekać, żeby życie ulepszyć. Zbierajcie się. Wychodź. Dobra, ja wyjdę. Tutaj będzie dużo klikaczy. Patrzcie, jest szkoła. Okej. Gotowi? Przekonamy się. Okno zamknął, zamknął. Sprawdźmy, czy tutaj nic nie ma, bo zawsze można coś znaleźć. O, rany. O, tam co? Dużo trupa? Nie musisz na to patrzeć. Widziałam gorsze rzeczy. W porządku. O, to pisamy klikacze. Ruszajmy. Przeładujmy. Za tą bramą jest teren, którego nie znam. Robi się. Słyszeliście? Cicho. Ale akurat coś tam pisze, a nie to w grupie klasowej. Gra już w Pokémon Go. Jeden z klasy gra. A może i dwóch już teraz. Mamy ostrzy krecinić dopiero po dwóch razach. Straszne. Czekajcie! Mam klucz. Mała suki. Dobra. W klopie znalazł jakiegoś Shigiego Pokémon Go. Nie. Uj, ich będzie. Very dużo. Słyszał? Biegacze! Kurczę, bij. Kto by pomyślał? Żyjemy! Nie może jeszcze niedługo. Oh, my God.
Już ci pomagam. Boom. Nigdy nie grałeś w baseball, stary. To jest na co jest suczek, nie? Dobra, to było przywalenie kijem baseballowym, no ale... sztuczka. Trzeba poszukiwać trochę. Tam z tym klikaczałem było wszyscy... Trzeba było przystranie uważać. Bo... klikacze to... au! Nie są miłe stwory do spotkania. Jakie masz ostrze? Dobrze, mamy to, że ostrze się zużywa po dwóch razach. To przynajmniej od razu, wiecie, nie zginęliśmy. Okej, chłopak. No. Pomogę wam wystrzelać tych pojebańców. Zamknij się, zamknij! Ty odnosi w piłcie! Wypierdana! Pięknie pojedane. Kurwa. Było wiadomo, że nas zobaczą. Jeden był problem jedynie z tym klikaczem. Do niego się obawiałem. No dobra, przykopaliśmy raz w rej i... po nim było. No tu już więcej nikogo nie będzie. Dobrze nam idzie na razie, mogę powiedzieć. Trochę w końcu wydawaliśmy częściej. Bardzo fajnie. Tędy. Pułapka. Zablokowane od środka. A może tędy? Co? Drzwiami dla psa? Joel, ty zdecyduj. Możemy. Nie, ale... bardzo ostrożnie. Oczywiście. Może powinieneś dać ją. Okej, Bill. W środku domu jest więcej klikaczy. O cholera. Nie zauważyli nas. Nie wiem. Ostrożnie. Ja nie pamiętam, że ja tędy przychodził. Naprawdę nie pamiętam. Chyba inną drogą. Wcześniej przychodziłem, pamiętam. Można jest tędy albo inaczej. Chyba tu inną drogę brałem. Żeby ten Bill nie biegał. Wejdziemy na tego kampera i przejdziemy na drugą stronę. Szybko, szybko. Kto no, tędy nie przychodziłem na pewno. Masz przyjaciół w mieście? Nie, ale chyba wiem, kto się tu może kręcić. To jest pobudnie w korytarzu. Chodzi. Są rzeczy. Mieliśmy dużo farta, żeby nas nie zobaczyli. Znaczy tam trzeba po cichu, żeby nas nie zobaczyli. Tak? Bo mam pełno amo.
No? Czekaj. Ale jeszcze nic nie ma i możemy jeść. Alkohol będzie mogli się nawalić wreszcie. Ale z bomby nie potrzebujemy. Okej, okay, nice. Trochę ammo. Tabletki. O, to dla tej. O, dziennik chłopca. Czwarty poziom, już wiadomo, szkoła zamknięta do odwołania, czyli zaraza do czegoś dziw w sumie przyda. Nie ma szkoły, nie ma prac domowych, całkiem spoko, tylko co robić z całym tym czasem wolnym. Piąty poziom, mama i tata się kłócą, krzyczeli na siebie i szeptali równocześnie. Nie wiem, jak tego dokonali. Wygląda na to, że mama chce, żebyśmy wyjechali do jej siostry, ale tata uważa, że tutaj jest bezpieczniej. Że zaraza nie doszło do naszego miasteczka. No czemu? Źle klikam. Szósty października. Tata ochrzanił mnie ze słuchania radia. Powiedział, że wygaduje te same bzdury. Mama się z nim zgodziła i zrobiła celną minę, ale widziałam, że się boi. Oboje się bali. Siódmego października. Tata miał chyba wyrzuty sumienia za wczoraj. Gadżet spał na moim łóżku, ale tata nic nie powiedział. Wszedł, pogłaskał go, wesnął i wyszedł. Nigdy go takiego nie widziałem. Wczoraj tata pocieszał mamę, ciocia Karen nie żyje. Coś takiego przynajmniej usłyszałem. Przy śniadaniu wszyscy byli cicho, jakby nic się nie stało. Też siedziałem cicho. 15 października. Padłem sobie Jones i porozmawiał z tatą. Bardziej szeptał z tatą. Dużo tego szeptania ostatnio. Później tata powiedział, że musimy opuścić miasteczko, że mamy jechać do nowego domu, iż wojsko nas chroni. Mogli z sobą zabrać tylko jedną torbę. Mama nic nie... Mama nic, tylko siedziała. Zresztą tego października nie można zabierać zwierzaków tam, gdzie jedziemy. Podjechaliśmy z gadżetem na obrzeżu miasteczka. Zdjęłam mu obroże, puściłem wolno. Zrazu powrotny tata mnie uspokajał, że nic gadżetowy nie będzie. Jego miejsce jest na wolności. Jasne. 11 października. Już czas. Tata mówi, że wrócimy, zanim się obejrzy. Co za bzdury. Tak. Ja... Chciałam cię przeprosić. Za TS. To nic. Ty, więcej nie poruszę tego tematu. Ej... Nie przejmuj się mną. Zajrzyjmy do Billa. Okej. O kurde. Panie, że dali takie coś, że jak ten chłopiec to psył. Nieszczęście to było każdego, nie? Nikt nie miał łatwo. A mam pełno strzał, widzę. Tak jak mówiłem, budynek szkoły, wbita jest ciężarówka. Chodźcie. Jest ich tam kilku, więc bądźcie cicho. A, całkiem ich tu jest. I tam jeden. Wiem, że kobiety tak będę bił. O nie, nie, nie! Musimy. Zostaw go ty! O, czarno! Za mną! Musi się uleczyć. Czarny został. Co, dodatkowa się to masz. Pięknie. Byłoby trudno przejść po ciebie, powiem. Strasznie trudno. Eli, uciekaj! Biegnij! Idą ze mną stron!
Chryste! O Jezu! Za mną! O ty! Pomaga, Miley, już! Wypierdala! Szmato, ty! Załatwię to! Nie zostaw ją! No i co? Upotnij go maczetą. Poszło łatwiej niż myślałem. Ale na pewno jest ich tam więcej. Tak. Lepiej nie kusić losu. Jak wejdziemy do środka? Ktoś zostawił drabinę na autobusie. Wejdę na górę i ci ją zrzucę. No dawaj. Tylko nie daj się zabić. Dzięki, Bill. Ale to było przewalone. Strasznie dużo ich było. Wszystko gra. Musimy jakoś dostać się do maski. Cholera. Słyszysz? Idą. Szybko, mała. Dobra, to będzie szybka akcja. Bierzemy akumulatory i spieprzamy. Cholera, zamknięte! Długo nie wytrzyma! Musimy wejść do środka po akumulator! Chodź, Bill! Dobra, okno otwarte, szybko! O mój Boże! Stoją tu, stoją! O Jezu! I klikać! O nie! Szmato, won! Cholera! Dawaj! Kto nie wytrzyma? Bill, pośpiesz się! Pomóż mi! Bill, jak się idzie? Pusty. O. Co? Kurwa, jest pusty! Chłopaki! Tu dokąd teraz? Co? No gadaj! Jak najdalej stąd! Dobra, zbieramy się. Przebili się! Przewalone, naprawdę, przewalone. Nie wiem, czy mnie ludzie dobrze słychać, bo tutaj strasznie dużo się dzieje. Chyba tak. Tyłem. Dobra, za mną. Wydostanę nas stąd. Jaki odważny. O, nie! Jest. Nie zauważyłem, że to było klikać. Widzę. Chcesz się bić? Tutaj! Pomocy! Szarów na nas przed... Nie! To
będzie trochę trudno. Mówię wam. Cała sytuacja wygląda chujowo. O Jezus Maria! Możemy przejść z korytarzem! Bill, pomóż mi z tymi drzwiami! Dobra, dawaj, Bill. Pomóż mi otworzyć. Dobra, gotowy? To gotowy. Jeszcze raz. Wiem, przepraszam, to coś chaotycznie, ale nie wiedziałem, jak to zrobić. Barykaduj drzwi. Panika taka była. Ta barykada jak nie powstała. Nie brzmi to dobrze. No nie. Dawaj. Eli, schowaj się! Zajmę się tym. Właśnie mołotowami go trzeba niszczyć. O, cholera! No nie! Dobra, zginął. No. Co się stało temu Driblasowi? Jest zarażony od dawna. Mówimy na nich purchlaki. Purchlak. Okej, zapamiętam. Przykro ludzie, jak będziecie grać, ale czy możemy już kurwa stąd iść? I jak potrzebujecie przejść tutaj, to musicie mieć mołotowy, jak tak widzieliście. Najłatwiej tak go się wykonuje. Mołotowami. Trzy mołotowy i padł, widzicie? Tam dwa i raz w niego strzeliłem. Po trzecim go chyba nie trafiłem. Skakuj! Pamiętam, jak pierwszy raz przechodziłem. Chyba nie używałem mołotowa do niego. To właśnie. Joel, za tobą! No żeż. Kurwa! Ja to załatwię! On! Tak, kurwa, załatwisz. Żal, wierzę w to, że ci się uda, ale... Kurwa, jak ja ich nienawidzę! Bierz mnie. Dobra, załatwiłeś ich, chodź! Na górę! Odciągnij mnie! O, lera. To jest pierwszy miniboss. Tędy! Jesteśmy łatwym celem! To jest kolejna drabina! Dalej! Jestem tuż za wami! Szybko, Joel! Szybko! Wszyscy do domu, jasno! Wow.
Wow, świetnie nam poszło. Pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Bill? Ktoś musiał wpaść na ten sam pomysł. Okradli mnie. No to jaki jest twój plan B? Lepiej pociekuj, że jeszcze w ogóle żyjemy. To był plan A, B, C, aż po samo Z. 5 minut zostało. Ty powiedz też, że teraz nie będzie do tego, to nie ma nic wspólnego. Co, znasz tego wisielca? Frank. Kurwa, jaki Frank? To był mój partner. Tylko ten idiota założyłby taką koszulę. Ma parę ugryzień. Wie tu. Chyba nie chciał się zmienić, więc się... Tak, pewnie tak. A chuj z nim. O, chciał cię z autem. Chyba na chodzie. To mój akumulator. Cholerny skurwiel. Wypad. Rusz tyłek. Okej, Jezu. Akumulator zdechł, ale myślę, że da się odpalić. Czyli? Czyli jeśli popchniemy samochód, to alternator powinien go naładować. Świetny pomysł. To ty chciałeś planu B. Lepszego nie będzie. I co myślisz? Myślę, że ty prowadzisz, a my pchamy. Jezu. To moje rzeczy. Nie wiem, czy tutaj skończy odcinek, czy nie, ponieważ jak wyjedziemy stąd, to będzie trochę akcji. Dobry pomysł. Dam ci znać. O, jest list. Bill, wątpię, żebyś kiedykolwiek znalazł tę wiadomość, bo bardzo się bałeś zapuścić w ten region miasteczka. Ale jeśli jakimś cudem to czytasz, to wiesz, że cię naprawdę nie znosiłem. Miałem dość tego gównianego miasteczka i twojego zasiedziałego stylu życia. Chciałem więcej od życia, a ty nigdy tego nie rozumiałeś. Ta głupia bateria, o której wciąż nawijałeś. Ile można? Ale wychodzi na to, że miałeś rację. Z kina próbuję się stąd wydostać, ale to i tak lepsze niż choćby jeszcze jeden dzień z tobą. Powodzenia, Frank. Nie wiem, nie pokazywałbym chyba tego dla Billa. Gdybym był na jego miejscu. Mamy 7 minut. Dobra. Po prostu tam na tej akcji skończymy odcinek i już. Pauzę zrobimy i już. Okej, okay, do dzieła. Niech wejdzie pierwsza. Już to zrobiłam. Wciśnij pedał sprzęgła, a jak się rozpędzimy... Okej, wiem co mam robić, nie? Jak do diabła mam? Nieważne, po prostu tego nie spierdol. Dobra, Eli, przygotuj się. Teraz, wciśnij sprzęgło, wciśnij! Idealnie. Dobra robota, mała! Przydaje się, nie? Klikasz po lewo i biegasz. Cholera! O, on! Może ktoś by mi pomógł! Wąd mi stąd! Nic mi nie jest! Dobra, ja popcham. Czekaj, Bill. Musimy ją dopchać do tego. A potem będzie z górki. Mm.
Ostry! Klikacza trzeba najbardziej pozwolić. Dobra, bo one są największym zagrożeniem dla nas. Dawaj, nie ma czasu, pchajmy! Trzeba ulecieć tylko, ulecieć tylko. Spierdoliłeś i dzień, Joel. Wiesz o tym, stary? O nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Klikacza. Amo dużo. No to samochód policyjny, to się nie wiem, czemu ono było. Amo auto. Musimy dotrzeć na szczyt wzgórza. Już jesteśmy prawie tam. Dobra, Eli, przygotuj się. Dobra, Eli, odpalaj! Odpalaj, odpalaj! Słyszysz ten dźwięk, Bill? Zarażeni też to usłyszeli! Dobra, wsiadaj do tej jebany! Jedź, jedź! Gazu! Come on! Dało mu się. Mój kontroler. Się zaszyłem. Wystarczy już! Stop! Niech będzie na chodzie, okej? Prawie zginęliśmy przez te dziewczyny. Ale musisz przyznać, w sumie nieźle sobie poradziła. Wiesz, że nie macie szans. Aha. I... wiesz. Co to? Zdziwisz się, w ilu wozach tu jeszcze znajdziesz benzynę. Wielkie dzięki. Bill, co do twojego kumpla, rozumiem cię. Z nami kwita? Tak jest. No to wypierdalać mi stąd. Przynajmniej nam pomógł. Nie mogliśmy zginąć. Ale on nam pomógł i nie zginęliśmy. O nie! Hej, zdaje się, że miałaś spać. Dobra, może na to nie wygląda, ale ten komiks nieźle się czyta. Jest tylko... O tutaj. Ciąg dalszy nastąpi. Nie cierpię tego. Skąd to wzięłaś? No z chaty Billa. Przecież bez sensu się tam walało. Co jeszcze zgarnęłaś? No wiesz. Ta. Proszę, zbieracie się na wspominki? Widzisz, w moich czasach już były przestarzałe. Ale i tak gratuluję. No, lepsze to niż nic. O, jestem pewna, że twój kumpel dziś za tym zatęskni. Niewiele tekstu, ale sporo całkiem ciekawych obrazków. Ej, nie, Eli, to nie dla dzieciaków. Wow! Jak taki wielki drąg nie przeszkadzał mu w chodzeniu? Weź to natychmiast. Zaraz, chcę się dowiedzieć, o co całe to zamieszanie. O, czemu te kartki się tak kleją? Ja się tylko wkręcałam. Narka, drągalu! Aj, Jezu. Wiesz co? To nawet fajne. A może spróbujesz się przespać, co? Nie jestem zmęczona. Nie. W ogóle. O nie, nie. No to pięknie. Co teraz? Now
Pieprzyś to. No i teraz będzie akcja. A ja odcinek chcę już kończyć. Bo już nagrywam całkiem długo. Uważaj! Na pomoc! Mordę! Możemy mu pomóc? Zapnij pasy, Eli. No ale co z nim? Wcale nie jest ranny. Hello, Okej. Wychodź, szybko. Chodź ty, cholera! No wydańcu, zostaw mnie! Dobra, trzeba kończyć. No nie! Padaj ty, a nie. Dobra, ludzie. Ale... to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo, gminie, że zostawcie. Czyli łapkę w górę, mój dla smak. Mój luks.